Czas do przodu szybko mknie. Za zakrętem znikam już. Znów się prześpię byle gdzie. To kolejny długi kurs. Do celu dotrę inną drogą. Wzdłuż autostrady pasów gram. Cześć, siemanko, ziomie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Euro Truck Simulator 2. Multiplayer jest z nami dzisiaj Norbertello. Witam, siemanko. I to jest ten Norbertello, czyli ten młody, który gra z nami w CS-a, gra z nami w LoL-a. Także nie pozory mylą, tak? To nie jest tylko CS, to nie jest tylko LoL. Dzisiaj sobie pojedziemy dwoma ciężarówkami marki Volvo. Volvo nowe, FH. Ja mam 500 koni, a ty masz... O, super, oczywiście. Dobra. Nie było tematu. Ja mam 540. Logistyka. Z Wrocławia sobie machniemy tutaj trasę, krajóweczkę do Lublina. 372 km. I mam nadzieję, że przez te 372 km zdążę wypytać Norberta o wszystkie sprawy, które mogą was obchodzić, mogą mnie obchodzić. Znaczy, no, ja wiem wszystko poniekąd. Ale przynajmniej was, trochę przybliżę wam tą postać, która często się ukazuje na moich filmach. I z góry chciałem przeprosić za tą nieaktywność, ale wiecie, święta. Niestety, tutaj na pewno Norbert potwierdzi, jak ja chcę coś nagrać, tak. Za przeproszeniem wszystko się jebie. Na przykład dzisiejszy odcinek CS-a, który miał być, ale go nie będzie, ponieważ nie dostaliśmy na naszych rangach osoby, które już jak tylko po eko nazbierały pieniądze, to zdążyły już sobie kupić autokampy, zdążyły się 3 razy wypierdolić. No i ogólnie strollowały nam mecz, także 0-15 polecam. Ty pojedziesz pierwszy, mamy tą samą trasę, jedziemy z WOTA. Ja wiozę, już ci mówię co. Ja wiozę użyte plastiki 9 ton i ty tak samo. O Jezu, sobie jeszcze zrobię tutaj na czacie ukośnik time. Pyk, dobra. I teraz tak, to sobie schowam. No, mi się walą przyciski, bo trochę nie grałem, przyznaję się. I jeszcze sobie zapodam tutaj moją reklamę firmową. Można jechać. O Jezus. Tylko też nie zapierdzielasz. No, w sumie nie pozapierdzielasz. Zapomniałem, że ty 9 dyszek. No i. Jak ty masz pedalskie opony, stary? Zajebisty kolorek. No, ja wiem, jaki zajebisty. Dobrze, Norbercie, opowiedz nam coś o sobie. Imię, nazwisko. Nazwiska nie podam. No dobra, no nie podawaj nazwiska. No. Nazywam się Norbert. Pochodzę z Małopolski, dokładnie okolica Nowego Sącza. No, czym się interesujesz? Interesuję się motoryzacją, trochę elektroniką, a dokładnie... Informatyką? Informatyką właśnie. Co by tu powiedzieć jeszcze? Gram w gry komputerowe. Czyli gamer, przede wszystkim no, gamer. Powiedzmy gamer, ale to z Hitmanem zawsze gamer. Ale dobrze, że tyś mi przypomniał o tym, że ty się interesujesz mechaniką, bo my tak gramy, a nigdy nie mam okazji się zapytać, co ty tam robisz i z czym to się wiąże, ten twój zawód i te twoje przekonanie do tego zawodu ogólnie, bo ty ogólnie technikum... Mechaniczne. Jakie technikum? Mechaniczne. Technik pojazdu samochodowy jestem. No i ja ci powiem, że dla mnie technikum mechaniczne to jest, wiesz, jakaś elektronika typu mechanika taka, nie mechanika, bo to tak... Ja bym powiedział bardziej, że technikum mechaniczne mi się kojarzy z czymś takim, ciężko jest to wytłumaczyć, no taka mechanika, ale taka bardziej od z branży IT niż z branży samochody. No. A ty jesteś z branży samochody, no nie? Samochody. No, dokładnie. Także opowiedz mi, co ty ogólnie planujesz robić z tym mechanikiem i co ty robisz ogólnie na zajęciach? Na zajęciach praktycznych? Mhm. No, przede wszystkim czasami... Bo my mamy też takiego, że w szkole są warsztaty, szkoła ma swoje warsztaty. No i czasami nauczyciele, nie, ci, którzy nas tam uczą, mają zlecenia po prostu od zwykłych ludzi, nie klientów. Mhm. No i
tam gościu zawsze tą analizę prowadzi tego, jakie są tam błędy, no i tam próbujemy odkręcać takie pierdółki, takie na razie pierdółki robimy, nie? Bo ja jestem dopiero pierwsza klasa, to podejrzewam, że w przyszłości, nie, to będziemy my na przykład takie coś analizy robić, już będziemy coś tam naprawiać i ogólnie robić, ale to jest w sumie technikum, nie? To jest bardziej trochę teoria, nie? No, niestety właśnie, ja mam to samo z informatyką. No, to jest bardziej teoria niż praktyka. Według mnie powinni zrobić zawodówki informatyczne. Zawodówki informatyczne, nie? No, a niestety. Się. Uwierz mi, przydałoby się. Takie praktyki, czwartek, a poniedziałek. No. No, nie masz lekcji, chodzisz, no, choćby do sklepu, gdzie naprawiają i sprzedają elektronikę. I ty przynajmniej patrzysz na to, jak oni robią to i... Bo ja aktualnie na swoim profilu mam w trzeciej klasie bodajże, jak dobrze pamiętam, wyjazd do obcego, do obcych krajów. Chyba jedziecie, nie? Ja nie jadę. Nie jedziesz? Znaczy, czemu? Aktualnie planuję, że nie jadę, bo powiem tak, ja w sumie się gówno nauczę z takiego czegoś. Nie to, że jakaś bariera jest, barierą moją jest język czy coś, no bo ja z tym nie mam problemu, tylko chodzi o to, że inaczej się pracuje tam, gdzie oni mają sprzęty, no nie ma co się oszukiwać z kosmosu, bo dwa lata temu mój kumpel był we Włoszech, no i niestety oni tam latają na takich komputerach, no że w Polsce możemy o nich śnić, tak? O nich możemy pomarzyć jedynie. Tak, dokładnie. I ja planuję ogólnie znaleźć sobie po prostu, bo jest możliwość, albo jedziesz, albo sobie szukasz praktyk na miejscu. Aha, ale to macie praktyki miesięczne, nie? Czy coś takiego jest? Tak, no 2 miesiące się bodajże jedzie. Ojej. No. No i tak to u mnie wygląda. Lepiej, a ty to przynajmniej, a ty też masz jakieś, a ty już masz normalne praktyki, że idziesz gdzieś do warsztatu. Tak. No to ja chociaż ty masz chociaż tyle, no takie macie technikum, to chociaż tyle, a u mnie to dupa jest, no nie? Aczkolwiek, no wiadomo, no... To jest też przygotowanie do matury u nas. Takie odczułam wrażenie, że to jest jednak przyłożenie większej wagi do matury niż do tego, no, że mnie się informatyki nauczył niestety. Żeby więc zdać te papierki i mieć... Tak, więc ja jestem bardzo otwarty na ukończenie szkoły i zrobienie jakichś porządnych kursów za parę tysiączków, bo... Już nie wspomnę tym, co dużo mi daje moja osobista wiedza, no którą jednak ćwiczyłem przez lata. No bo to jednak trzeba mieć w sobie, tak jak ty masz jakiś tam dryg do mechaniki, to tak samo mam do informatyki. Ale ja pamiętam kiedyś, że słyszałem od ciebie, że chciałbyś jednak, wolałbyś iść na informatyka. Znaczy wiesz co, to były takie początkowe. Skąd to zwątpienie? Początkowe było założenie, że idę do technikum informatycznego. Miałem iść w sumie z kolegą, kolega poszedł, ja poszedłem jednak do samochodówki. Mhm. No, skąd to zwątpienie? Chyba bardziej mnie ciągnie do tych samochodów niż do tej informatyki. No dobrze, że chociaż jesteś tak stanowczy, że jednak wybrałeś to, co tak, to co bardziej. Tak, to co mnie bardziej ciągnie, nie? Bo to jest jednak... A i tak jeszcze poza naszym tematem, dobrze, przepraszam widzowie, że kamery nie ma, ale niestety, no niestety, po pierwsze jest noc, jest druga w nocy aktualnie, sobota. To po pierwsze, po drugie nie chciałem się rozkładać green screena. A po trzecie, to moja facjata jest trochę uszkodzona ze względu na to, że byłem na tym... No, na upiększaniu ryja, więc no... Musicie wytrzymać. Albo możecie się cieszyć. No, a tak wracając do tematu, jeszcze tutaj nie pomijając moich widzów, bo jednak trochę ciebie już znają z ksywy młody, zdarcia ryja w CS-ie itd. itp. To ty mi wytłumasz... No, więc ty mi wytłumasz, dlaczego ETS? Dlaczego euro? Tak, no bo właśnie to jest w sumie trochę powiązane z tym, że przychodzę do samochodówki, nie? To jest jednak te samochody i to. Zawsze byś mógł sobie ściągnąć City Car Driving albo kupić i jeździć samochodami, no nie? Tak. Wiesz co, w przyszłości sobie planuję zrobić prawo jazdy na takie ciężarówki. To jest C+E bodajże, nie pamiętam dobrze. C z tego co pamiętam, bo aktualnie na prawko chodzę i gościu robi C u mnie. Tak? Ale możliwe, że nie wiem, czy przypadkiem E nie jest na tandemy, wiesz, że podpinasz drugą naczepę do jednej naczepy. No, coś takiego jest. No i właśnie, jeżeli masz coś takiego, to pracę już prędzej znajdziesz, nie? I to już taką konkretną. No tak, bo to już zawsze możesz się odbić na kuriera albo nawet na kierowcę ciężarówki. Tak, tylko że jak na przykład bym jeździł tymi ciężarówkami, nie? To jest dość to, że ja mnie to interesuje, nie? No i jeszcze przy tym sobie zarabiam, nie? Tak samo jak ktoś nagrywa na YouTubie.
on to lubi, nie? To jest jego hobby, czy tam jego praca, nie? To on to lubi robić i na tym przynajmniej utrzymuje się z tego. Już pomijając fakt, że jeżdżenie wirtualnie, jeżdżenie prawdziwie jest o niebo i ziemia, tak, ale... Tak, ale... Pomyśl sobie, ja mam taką zasadę, bo gdyby nie to, że no... ciągnie mnie do dup. No to chodzi, znaczy może nie do dup, bo tutaj tak trochę gruboskórnie wyszedłem, ale jeżeli chodzi o to, że kobiety chciałyby mieć dziewczynę i tak dalej, no nie? I, tak, to jest też właśnie. I żonę i potem dzieci, to jednak no wiesz czym to się wiąże, no. Tak. I ja tylko tak. I wyłącznie dlatego, i to jest najgorsze, że ja informatyka i bycie trackerem to jest u mnie tak 50 na 50, a nawet mogę powiedzieć, że 60 na 50 dla trackera, no dla nie? Dla trackera, nie? No i gdyby nie to wszystko, to leciałbym na ciężarówki. Na ciężarówki, tylko że no. Później, nie? Na początku to jest fajne, jak tam jeszcze nie masz rodziny, nie masz swojego domu, mieszkania i tam swoich dzieci, nie? No, a to jest albo przewód, bo nie zejdziesz nagle z trackerki, no bo uczysz się jako tracker, no i już nie masz wyjścia potem. Tak samo jak uczysz się jako informatyk i nagle nie zostaniesz kucharzem. Ale, ja już nawet proponowałem mojej girl, czy by nie chciała ze mną jeździć w podwójnej obsadzie, no nie? No i powiem ci, że no chciałaby, ale... Znaczy chciałaby, ale... Teraz tak, niby taki pomysł, z takim pomysłem wyszedłem, ale teraz pytanie, czy ja bym wytrzymał, no nie, tam tydzień w takiej kabinie. No nie, wiesz, to tylko baby są, wiesz, jakie są baby. Nieobliczalne. No, nieobliczalne, no. Już nie wspomnę o tym, że w dzisiejszych czasach to też jest narażanie na życie. Tak. Bo to, co się dzieje, to... To masakra też, nie? No. A ty mi powiedz, dlaczego ty nie kupiłeś jeszcze Viva la France, skoro tak ci te ciężarówki... Może ty nie wiesz, jak wygląda Viva la France, co tam jest? Szczerze powiedziawszy, nie jestem jakoś przekonany do tego. Znaczy, nie jestem przekonany, nie widziałem w ogóle, jak to wygląda, jak ten dodatek wygląda. Być może jest jakiś atrakcyjny, to go może kupię, nie? Pojeździmy razem. No, bo kurde wiesz, że ja... Mnie teraz mogą ziomeczki, wszyscy moi widzowie spotkać na Francji, no nie, bo ja... Polska Francja latam. O, a Skandynawia czemu nie? No, Skandynawia... nie po drodze. Nie po drodze? No nie taką... po drodze, bo tu to góra, to zjeżdżać, no srancie, tam promy i w ogóle, no ja jestem prosty. Jestem chuj nie kierowca, bo ja bez mapy to ja nie dojadę. Pozdrawiamy Nasierowskiego. Dlatego wiesz, a Nasierowski ogólnie się teraz przesiadł na Scanie. Nie wiem czy on odszedł z Marpolu czy coś, ale Scaniulą jeździ piękną. Mówisz? No. No i tam byś taką obiegówę zrobił to. No, debil mi się włączył i pojechał przez Skandynawię na Francję. A ty mi powiedz jeszcze jedno, twoja ulubiona ciężarówka. Szczerze powiedziawszy, nie mam takiej ciężarówki ulubionej. Musi coś być, no chłopie, te ciężarówki, jest tutaj tyle, że... Już nie wspomnę o tym, że niedługo wychodzi Scania. Tak? Ta Scania nowa, no nie, już są modele, już są nawet modele w środku, ale to takie, wiesz, pierwsze drzwi. Takie, jest, takie ale... wersje beta no. Trochę, nie? No. Która? Tak... Strzelając. Strzelając? No. Myślę, że to starsze Volvo. Tak myślałem. Bo ono ma bodajże największy silnik w Eurotracku. Znaczy to nie o to chodzi, nie? Bo to silnik to wiesz, a ten to nie jest zabawa, włożysz tam silnik 700 coś tam koni, nie? I to cię wszędzie wyciągnie, wszędzie szybko dojedziesz, nie? Ale ja mam syf w kabinie. Ty też? No. Ale już lodówki ze sobą nie zabierałem, bo pewnie będę schodził z tego Volvo, więc nie zabierałem ze sobą. Ale ci powiem, że ja największe przywiązanie to mam albo właśnie do tego nowego Volvo, albo do Scani. Albo do Scani? No. I właśnie Scania mnie coś nie kręca, takie nudne mi się. Na początku sobie jeździłem, ale po w ogóle to przed odcinkiem chodziło. Stoimy na tym. Stoimy na parkingu. A Norbert do mnie mówi: co ty kurwa takimi biednymi kołami jeździsz? Gościu, to jest z tego limitowanego DLC Ravel Pack, no nie? On ta na pewno. Dobra, zobaczysz na miniaturze, no. Ja mówię, kurwa, aż sam zwątpiłem, tak patrzę, gdzie biedne koło, a w ogóle to ten, no. Ja tak patrzę, nie, no ja pewnie nie widzę tego, co ty tam widzisz, nie? No nie, tak samo jakbym Scanią podjechał, to byś widział taki, w sumie też mi się to podobało, bo ta Scania jest taka wciur po tuningu, jak osoby widzą, jak nie mają Griffin Packa, bodajże, tak. Tego? No. Jak nie mają do Scani tego dodatku, to oni widzą, jak sobie założę grilla takiego, no innego z modyfikacji, to oni widzą taki cały czarny.
takie czarne, no cały przód jest czarny, no nie? Aha, tak zajebiście taki, wygląda, jakby ta Scania była po tuningu. To podmieć na jakieś teksturki jeździ, tak. W sumie można tym jeździć, tylko jak ze Skody wejdziesz na singla, to ci się zamienia na taką Scanię bodajże. I potem jak wejdziesz ją na multi, to jest taki problem, że ci wypierdziela kierownicę, no nie, kierownicy nie masz. O. No ale ta Scania zostaje. Nie wiem, ja teraz Eurotracka w sumie nie gram dużo. Znaczy nie gram w ogóle na multi, nie? Mhm. Zacząłem sobie na singlu grać, uwierz mi. Wiem, że single to jest taki dla ciot, nie? Nie, no właśnie nie dla ciot, bo ten single to powiem tak, Eurotrack i cały SCS powinien dużo zawdzięczyć promocowi. No nie? Znaczy niestety nie wszystkim to działa, no bo to jest tak wymagająca mapa, że powiem szczerze, że ja też miałem nieraz tym problemem, jak miałem wyrenderować, to nie wiem, ta mapa się dziwnie renderuje, bo gdzie jeżdżę, to jeżdżę, jak gdzieś pojadę, tak wiesz, nowe tereny, to już jest trochę ciężej. No i tak to wygląda, że oni dużo zawdzięczają tym promocowi, bo ja przyznam szczerze, nieraz mam ochotę pojeździć na promocie i tak dalej, no i jeżdżę. Już nie wspomnę o tym, jakie możliwości ten single tutaj daje dla firm, które jeżdżą na singlu. Zestawy, no cały czas modyfikacje wchodzą, tak. To firmy, które jeżdżą na singlu? No już moja firma była kiedyś firmą, która jeździła na singlu. Mody miała, własne malowania. Do tej pory wszystko mam na dysku. No kurczę. No, modyfikacje i tak dalej. I to jest właśnie cały potencjał. A multiplayer to jest taki realizm z realizmu. No. Bo jednak trochę nam przychyla tego realizmu, no bo wiadomo, tutaj już jeżdżą prawdziwi ludzie. Tak, wpierdzielisz się. Tak, a ten, a ten taki single player to on ma potencjał, ale to jest takie dla ludzi, trochę, nie? Dla ludzi, którzy szukają innego realizmu niż ten taki realizm. No bo wiadomo, tam jest ruch AI, EA, coś takiego, nie pamiętam, jak to jest, te boty, no nie, i tak dalej. No niby to jest fajne, no ja nie powiem, bo jakby tutaj dodali jeszcze te samochody, no to wygrywa, tak, ale to się łączy z tym, że zaraz było kupę banu, bo weź to wyprzedź i wtedy jeszcze jak na lądówkę by wjechać. Nie, tego nigdy nie dodadzą. Już nie wspomnę o tym, że deweloperzy multiplayera mają teraz problem i admini też będą mieli problem, bo wchodzi nowe DLC, bądź po prostu wchodzi nowinka w aktualizacji. Mam nadzieję, że to będzie jako nowinka, no bo jak DLC, no to coś, że trzeba będzie za to wybulić. Gabaryty. Aha, wiem. Weszły kiedyś gabaryty, nie wiem, no trochę polecam w ciule, jak wydadzą to jako DLC, no bo już kiedyś ludzie kupili gabaryty, a te gabaryty to były takie, wiesz, to samo co na trzeba, tylko po prostu, no, helikopter, łódka i tak dalej, no wiadomo. No inna tekstura. A teraz wchodzą takie gabaryty, że dostajesz nowe naczepy, które mają skrętne osie. Tak? One są przede wszystkim w ciul długie. Dłuższe są? Znaczy tak to wyglądało, dłuższe, one są w ciul długie. I w ogóle, nie wiem czy szerokie też są, no nie powinny być, ale są, no przerąbane będzie. I ogólnie SCS narobił smaka ludziom, no bo podesłał jeszcze tak jakby dodatki do ciężarówek. I to powinno, nie wiem jak to będzie, dodatki do ciężarówek, które można przerobić na gabaryt, czyli więcej osi, bodajże tam jeszcze widziałem zbiorniki z paliwem, tak jak ja miałem w modzie na single player. No ale czarno to widzę na multiplayerze, bo jak się tacy ludzie ładują z gabarytami na lądówkę. Ja nie chcę wiedzieć. No, a to ma skrętne osie. Jeszcze nie powiem, bo nie wiem jak to będzie działało, ale kurde, przecież jak te naczepy będą inaczej chodziły ze skrętnymi osiami, to jeszcze będzie jakieś bardziej zaawansowane. O, debile. Debile wszędzie. Chyba się wywalił gościu. Tak? No, prawdopodobnie. No, coś tak z zakręt trochę nie brało wszedł. Na pełnej. No i ciężko będzie, nie powiem. Jak te naczepy będą inaczej chodziły, inaczej nas skręcały. Znaczy jak ktoś będzie umiał z tym jeździć, to na pewno nie będzie miał problemu, nie? No tak, ale debili nie brakuje, ty możesz umieć jeździć tak jak do tej pory, ty możesz umieć jeździć, ale no ale z debilami nie wygrasz, tak możesz za chwilę tutaj jechać ktoś przeciwko i się w ciebie wpieprzyć, co z tego, że ty umiesz jechać. No. Ktoś się zacznie wyprzedzać, nie wyrobi się i albo nawet nie wiem, nie musi nawet wyprzedzać, będzie jechał szybko i nie wyrobi się po prostu. Już nie wspomnę o tym, że teraz w ogóle SCS to takie nowinki daje, że teraz zapowiedzieli, no taki zrobi trailer typu UFO Ludek maluje na kamieniu. Tak? UFO Ludek maluje na kamieniu jakieś tam znaki i tak dalej. I herb, bodajże w tym, w
flagę, na fladze mają takie coś w Ameryce. Nowy Meksyk jest miejscowość, w której rzekomo spadło UFO itd. itp. I narobili ludziom smaka, że prawdopodobnie wyjdzie kolejna mapa. Niestety DLC. No, czyli tak, powiększenie tak, stanu, no nie? No i wiesz, tutaj gabaryty mają wejść, tutaj... Witam, witam. Szerokości for logistik życzy. No dzięki i tu ma... bardzo wzajemnie, jak tam puszka na Sosnowie? A, czysto, czysto. A, to zajebiście, na wschodnią granicę oczywiście. To szerokości ci życzę. Trzymaj się tam, Klamek. No, siemaneczko, hej, hej. No i tak to właśnie wygląda, że oni narobili smaka tymi gabarytami. Tutaj jeszcze skanie robią. Już nie wspomnę o tym, że Renault Range T i MAN cały czas są w dupie, no bo te ciule nie chcą dać licencji. Oni chcą jeszcze zarobić od SCS-u, żeby SCS im pewnie płacił słone pieniądze. A to nie w tym rzecz, bo SCS i cały Eurotrack jest tak sławną grą, to jest taka reklama dla nich, a oni wyżej srają jak dupę mają za przeproszeniem. No i tak to wychodzi, no nie? A Scania został pomysł bodajże nasunięty, nie wiem, pół roku temu, a ona już jest, model jest zrobiony w fazie testów itd. itp., no nie? Więc... No niestety, droga dobiegła końca. Szybko, nie? Ja ci teraz dam możliwość pozdrowienia kogoś. Pozdrawiam Wojtka. A nie, jeszcze kogoś. Bo ja wiem, komu ty podesiesz ten film. Pozdrawiam moją dziewczynę. No tak i git, no i kulturka pełna. Ciumeczki, jeżeli wam się spodobało, kopnijcie łapeczkę w górę. Sorry, że taki odstęp czasowy między odcinkami, ale zarobiony jestem. Prawo jazdy, szkoła, święta itd. itp. Jeszcze firma. O właśnie, firma staje na prawo jazdy, tam na drogi. No, trzymajcie kciuki. Na drogi nie wychodźcie. Był ze mną dzisiaj Norbert. Siemanko. No jeżeli chcecie więcej takich odcinków, obsypcie ten filmik łapkami, a to będzie dla mnie znaczyło, że jednak podobał wam się Norbert na odcinkach, a nie tylko Yogi i jakieś randomowe postacie. Jeszcze możecie pisać w komentarzach, jeżeli chcecie ze mną nagrać kolejny odcinek. Bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, szerokości życzę. Trzymajcie się, na razie. Na razie, yo.